Witam Państwa bardzo serdecznie. Bardzo dziękuję za przybycie tak liczne i za okazane nam zainteresowanie. Chciałbym może zacząć od przedstawienia moich kolegów, którzy wzięli udział w tych badaniach i którzy zgodzili się zaangażować również w etap opracowania i wstępnego przedstawienia Państwu wyników tych badań. Może tak w kolejności, w jakiej siedzą: Michał Gorczyca, Paweł Kluska, Piotr Cora i Łukasz Czyrny. I ja, Marek Materna, który miałem przyjemność te badania kierować tymi badaniami na zlecenie firmy Park M, która z kolei otrzymała to w pakiecie zadań na etapie projektowania rewitalizacji Śródmieścia Bochni. Stąd też zaczniemy od nieco szerszego ujęcia tematu, a mianowicie pozwolę sobie Państwu bardzo pokrótce scharakteryzować stanowisko numer 1, którego częścią jest płyta rynków Bochni. Może jeszcze zacznę też od, żeby tak trochę rozładować atmosferę, może od dowcipu. Czy Państwo może orientujecie się, co łączy archeologów i chirurgów? Mianowicie błędy jednych i drugich kryje ziemia. Ja mam nadzieję, że w przypadku naszych badań, co będziemy starali się Państwu zaprezentować, tych błędów nie popełniliśmy, a to tylko dzięki temu, że przeprowadzone w okresie właściwie od 27 marca do 27 kwietnia, czyli przez miesiąc czasu badania, były konsekwencją wcześniejszych działań, które realizowaliśmy przy udziale Urzędu Miasta już od roku 2007. Zacznijmy może. Dobrze, zaczęliśmy. Część poświęcona głównej analizie archeologicznej. Tak jak już wspomniałem, Bochnia, stanowisko 1, Stare Miasto, to spory obszar obejmujący swoim zasięgiem zarówno najstarszą część miasta, jak i tereny leżące na północ i na zachód od obecnego centrum. Właściwie można byłoby powiedzieć, że ten obszar zamyka ulica Oracka, od zachodu ulica Świętokrzyska, od południa jest to Babica, a od wschodu plac Gazaris. Obszar ten jest rozległy i no oczywiście leży w zainteresowaniu archeologów już bardzo dawno. Dotychczasowe badania na tym terenie, przyznajmy, miały charakter zdecydowanie tylko sondażowy i w postaci nadzorów archeologicznych, czyli takich form badań, które nie stawiały sobie żadnych celów badawczych, a były wymuszone prowadzonymi w tym rejonie inwestycjami. Jak widzimy, tych punktów na terenie miasta jest całkiem sporo, aczkolwiek powtórzę to raz jeszcze, ich właściwie wyniki no, w dużej mierze jednak nie są tak interesujące i jednoznaczne. Razem natomiast dają już pewien obraz tego, co działo się na przestrzeni dziejów w tym rejonie. A na podstawie tychże wyników badań archeologicznych, podkreślmy to, wiemy, że to najstarsze osadnictwo średniowieczne na terenie miasta skupiało się właściwie w samej dolinie Babicy i u zbiegu Babicy i Murowianki. Dwóch potoków, które w najniższym centrum miasta łączą się ze sobą. Jest to teren dzisiejszego Placu Pułaskiego, ulicy Floris i ulicy Trudnej z placem Gazaris. To tak naprawdę w pełni potwierdzony przez archeologów obszar, który w obrębie którego ślady najwcześniejszych średniowiecznych pozostałości zostały znalezione. Wiemy,
tu już nam historycy troszeczkę w tym pomagają, że w Bochni prawdopodobnie w drugiej połowie XIV wieku doszło do tak zwanej translokacji, czyli przeniesienia centrum miasta z jednego miejsca na drugi i wytyczenia tego regularnego układu ulic, który znamy dzisiaj z rynkiem, tym szachownicowym układem ciągów komunikacyjnych. Ale przed tym chciałbym zwrócić Państwa uwagę, że w wyniku badań archeologicznych wydzielają się takie właściwie dwie strefy. Mianowicie jedna obszerna, leżąca po zachodniej stronie Babicy, gdzie występują tylko i wyłącznie obiekty związane z Żupą. Jest to zamek, są to szyby górnicze, te najstarsze, oraz szpital górniczy. Tworzą one pewnego rodzaju obszar należący w całości do Żupy oraz obszar leżący po wschodniej stronie, na którym znajdowane były fragmenty ceramiki, ale który prawdopodobnie jest obszarem związanym z częścią mieszkalną naszego miasta w okresie przed translokacją. To już miasto, które znamy, albo które przypomina trochę nasze miasto, właściwie początek XV wieku, mamy tu już znane nam już obiekty, między innymi kościół, ratusz, klasztor dominikański, klasztor Bernardynów, zamek żupny oraz charakterystyczna sieć ulic, prawdopodobnie otoczonych częściowo murami miejskimi lub odwołowaniami drewnianymi, z bramami, które też źródła historyczne nam przekazują. Między innymi brama sądecka, brama tarnowska, brama krakowska przede wszystkim. No więc ten obszar jest już nam poniekąd znany i będzie punktem wyjścia do dalszej naszej narracji. Układ naszego rynku, właściwie powinien opierać się na dwóch dominantach, mianowicie na kościele oraz na ratuszu. I tutaj mamy akurat przedstawioną wizualizację rynku krakowskiego, ale kiedy go odwrócimy, to okazuje się, że nasz układ jest poniekąd do niego trochę podobny. Mianowicie też mamy kościół świętego Mikołaja i rynek, w obrębie którego spodziewaliśmy się odkryć ratusz. Oczywiście kościół zorientowany jest trochę inaczej, ten krakowski i nasz, a to wynika z kolei z układu przestrzennego samego miasta. Co wiedzieliśmy o ratuszu, zanim rozpoczęliśmy te badania? Był on znany, jeżeli chodzi o ikonografię, to jest ona bardzo słaba. Mamy właściwie dopiero XVII-wieczne wyobrażenia miasta. Ten na obrazie z klasztoru ze Starego Sącza, gdzie w tle widzimy pewnie trochę fantastyczny, ale jednak jakiś widok naszego miasta. Chciałbym zwrócić uwagę Państwa na tą wysoką wieżę zwieńczoną chorągiewką, nie krzyżem, tylko chorągiewką, która być może jest właśnie wieżą ratusza bocheńskiego, który stał na rynku. Szczególnie chciałbym zwrócić na to uwagę, bo na kolejnym przedstawieniu ikonograficznym, już z początku XVIII wieku, mamy powtórzony ten element na takiej panoramie miasta Bochni. Na pierwszym planie kościół dominikański, nieistniejący już pod wezwaniem Świętej Marii Panny. Ratusz bocheński pojawia się tak naprawdę tylko na jednym planie, na planie salinarnym Karola Fleckhamera z 1777 roku. Wielokrotnie już analizowanym przy różnego rodzaju okazjach, właściwie powtórzę tylko, że tutaj widzimy go w kontekście zabudowań klasztornych, klasztoru dominikanów i szybów sutoryjskich. Pierwsze przedstawienie na planach to też niestety wiek XVIII, 1787 rok, mapa Miega,
aczkolwiek tworzona nieco wcześniej, bo prawdopodobnie w latach 83-85, wydana w 1787. Mamy ratusz boheński. To oczywiście jest olbrzymia mapa obejmująca cały obszar Austro-Węgier, więc tu na bardzo dużym powiększeniu miasto przedstawione jest w ten sposób, ale rozpoznajemy tutaj obiekt, który być może jest budynkiem ratusza, budynek muzeum, kościół dominikański. I tu kościół świętego Mikołaja. Kolejny plan z roku 1792, znany Państwu bardzo dobrze, plan Van Wego, w którym ratusz boheński przedstawiony jest w postaci litery T. Możemy tutaj się dopatrywać bloku samego ratusza i dostawionej do niej od strony wschodniej wieży. Takie podstawowe informacje, właściwie no, takie niezbędne informacje historyczne odnośnie tego obiektu. Wiemy, pierwsza wzmianka pochodzi z roku 1378. Wiemy, że ratusz uległ prawie całkowitemu spaleniu w roku 1447, po którym został najprawdopodobniej w jakiejś formie odbudowany. Kolejny pożar miał miejsce w roku 1561 i tutaj ten kolejny pożar w świetle źródeł pisanych właściwie nie wygląda na to, żeby po nim obiekt został jakoś gruntownie, całkowicie przebudowany. Owszem, wykonywano różnego rodzaju naprawy, jednakże chyba jednak jego stan techniczny od tego czasu, czyli od roku 1561, raczej już się tylko pogarsza. Konsekwencją tego było zawalenie się części piwnic ratuszowych, które zasypano. No i ostatecznie decyzja o jego rozbiórce spadła zarówno na stan techniczny, jak i pewnie wiele różnych innych okoliczności w roku 1794 i prawdopodobnie po tej dacie był on rozebrany. Tu mamy już plan katastralny z roku 1847, gdzie no, rynek już pozbawiony jest tego charakterystycznego obiektu, najważniejszego obiektu dla miasta średniowiecznego. Tak sobie wyobrażaliśmy przed rozpoczęciem badań lokalizację ratusza. Było to nałożenie na współczesny plan rynku zarysu ratusza z mapy Van Wego. Tak to prezentowaliśmy. Jak wyglądały badania archeologiczne w obrębie rynku przed rozpoczęciem naszych badań? W naszym muzeum w zbiorach fotografii mamy takie oto dwie fotografie. Niestety nie jest zbyt szczegółowo opisane, datowane na rok 1955. Podejrzewam, że jakby na podstawie analizy tego, co tutaj w profilach widać, czyli belek drewnianych tworzących prawdopodobnie drogę lub podwaliny drogi, jest to wykop gdzieś w obrębie dzisiejszych ulic dookoła rynku lub nawet w obrębie ulicy Kazimierza Wielkiego lub ulicy Tadeusza Kościuszki. Zdjęcie pokazujące nie najlepszej jakości, ale pokazujące najpoważniejsze prace budowlane, jakie miały miejsce w obrębie płyty rynku rok 1963 i 1964, czyli przebudowa rynku polegająca na niwelacji jego dotychczasowej naturalnej pochyłej powierzchni, czego efektem jest obecny stan płyty rynku. Widzimy, jak nasz rynek wyglądał przed tymi pracami i jak prezentuje się w dniu dzisiejszym. Widać na tym zdjęciu mniej więcej poziom niwelacji, jaki wtedy dokonano. Zostawiono ciągi ulic przy pierzejach północnej i zachodniej, natomiast sam środek rynku wypoziomowano, jakby starając się w ten sposób no, zwiększyć jego użyteczność. Pytanie, czy w rzeczywistości tak się stało. Kolejny to rok 63. Prawdopodobnie są to zdjęcia towarzyszące pracom budowlanym na płycie rynku.
Podejrzewam, że są to zdjęcia wykopów wykonywanych w miejscu dzisiejszych schodów od strony ulicy, od strony Pierzei Wschodniej, czyli w miejscu dzisiejszego postoju taksówek. Mamy tutaj na tym zdjęciu fragment wodociągu drewnianego. Badania geofizyczne przeprowadziliśmy w roku 2011, kiedy po raz pierwszy jakby temat rewitalizacji Śródmieścia się pojawił. Ale już w 2007 roku, dzięki inicjatywie muzeum, przeprowadzono pierwsze badania geofizyczne na bardzo niewielką skalę. Miały one charakter taki właściwie rozpoznawczy. Objęto wtedy tymi badaniami w roku 2007 jedynie część przy pomniku od strony wschodniej. Wyniki ze względu na niewielką skalę tych badań nie były łatwe w interpretacji, ale zdawaliśmy sobie sprawę, że takie badania trzeba już na większą skalę powtórzyć, co zrealizowane zostało w roku 2011. Wtedy też wykonano właściwie trzy rodzaje badań geofizycznych. Jedne to były badania georadarowe, których wyniki Państwo tutaj możecie obejrzeć. Wyniki badań elektrooporowych, te były bardzo interesujące. I wyniki badań magnetycznych, które również dawały nam dużą nadzieję na ciekawe znaleziska. Ponadto po wykonaniu badań geofizycznych przeprowadziliśmy również serię odwiertów geologicznych z analizą geochemiczną próbek gruntu pobranych z tych odwiertów. Więc jakby próbowaliśmy w nieinwazyjny sposób, bardzo łatwy, uzyskać jak najwięcej informacji przed rozpoczęciem badań. Wnioski, jakie pojawiły się po wykonaniu tych badań, to właściwie są tutaj ważne i należałoby je wymienić w kontekście naszych późniejszych znalezisk i tego, co robiliśmy w tym roku. Mianowicie wnioski były takie, że przebudowa rynku w latach 60. nie zniszczyła całkowicie tych nawarstwień historycznych. Dowiedzieliśmy się, że łączna grubość starszych poziomów osadniczych waha się od 150 do 140 cm, że głębokość zalegania calca jest stosunkowo niewielka i wynosi od 60 do 180 cm. No i wreszcie, że w większości tych odwiertów jednak pojawiła się woda gruntowa, która kazała nam przyjąć do wiadomości, że jednak woda będzie sporym problemem przy realizacji ewentualnych badań wykopaliskowych. Badania geochemiczne z kolei tutaj szły w potwierdzeniu z badaniami z odwiertami, ale też wskazywały, że w przypadku na przykład odwiertu numer 5, że część nawarstwień, w które się wierciliśmy, powstawały w zamknięciu od zewnętrznych wpływów środowiska, w związku z czym były one częścią pełni wnętrz obiektów. Stąd też badania, do których w tym roku przystąpiliśmy, mieliśmy to wszystko już rozpoznane. Wiedzieliśmy, jak głęboko będziemy musieli kopać, w którym mniej więcej miejscu i z jakimi problemami przyjdzie nam się zmierzyć. Oczywiście badania na rynku zostały poprzedzone wykonaniem planu badań archeologicznych konsultowanym z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, który wskazał jednoznacznie, że powinniśmy ograniczyć powierzchnię wykopu, że powinniśmy ten wykop lokalizować na bazie wyników wcześniejszych badań geofizycznych. Właściwie to tylko początek większej akcji badawczej, która z pewnością już na etapie wykonawczym będzie musiała być realizowana, a my jedynie mamy przetrzeć szlak. Nasz wykop z założenia miał być wykopem o minimalnej powierzchni badawczej. Stąd też przyjęliśmy zasadę, że będzie to wykop na bazie krzyża. Ostatecznie nie został on w pełni zrealizowany w formie krzyża, bo nie było takiej konieczności.
Pierwsze wykopy, jakie założono, to wykop o szerokości 2,5 metra i długości 20 metrów na osi północ-południe oraz szerokości 3 metrów na osi wschód-zachód, tworzący taką nieregularną i odwróconą nieco literę L. W obrębie tego wykopu, po osiągnięciu poziomu, jakby pozbyciu się wszystkich niepotrzebnych budowlanych nawarstwień na poziomie 70 cm, zaczęliśmy wykonywać niewielkie sondy w obrębie tego wykopu. Sonda numer 1, sonda numer 2, sonda numer 3, sonda numer 4 i numer 5. Po czym po rozpoznaniu w obrębie tego wykopu, po wyczerpaniu wszystkich możliwości badawczych, zdecydowaliśmy się na wykonanie kilku aneksów. Pierwszym aneksem był wykop 1A w kierunku zachodnim, wykop 1B w kierunku wschodnim, 1C na przedłużeniu sondy numer 2 w kierunku południowym, duże poszerzenie, kilkuetapowe, jako wykop 1D oraz dwa niewielkie poszerzenia, które miały na celu rozpoznanie sytuacji na wschód od tego naszego pierwszego wykopu. Prace zaczęły się oczywiście od prac wybitnie budowlanych. Potrzebowaliśmy pomocy firmy zewnętrznej, która by rozebrała nawierzchnię rynku. Zdjęła bruk, rozcięła płytę betonową, na której bruk jest położony. No i troszeczkę wybrała podbudowę żwirowej pod płytą betonową, żebyśmy mogli przystąpić do regularnych badań. Dlaczego to jest takie istotne? Dlatego, że każde poszerzenie wykopu, każde jego aneksowanie, czy też ewentualny błąd w rozmiarach wykopu, który chcieliśmy otworzyć, skutkował koniecznością przerwania prac, wezwania tej firmy, prac budowlanych, ponownego powrotu do badań, co w znacznej mierze utrudniało logistycznie te prace. Normalnie jest tak, że jak jest wykop ziemny, można go w każdej chwili, a koledzy mogą go sobie poszerzać. Tutaj byliśmy troszeczkę uzależnieni od firmy budowlanej. Macie tu Państwo rzut dwóch przykładowych odcinków wykopu. Na pierwszym u góry widzimy jeszcze resztki warstwy, zniszczonej warstwy budowlanej na poziomie 50 cm, stąd też właśnie naszą docelową głębokością w wykopach był poziom 70 cm, kiedy już tych zanieczyszczeń i zniszczeń budowlanych z lat 63-64 już po prostu nie było.